biegnie, proszę Państwa, zadyszany. Proszę Państwa, czyli jeszcze raz pokazujemy ten pomnik, który był oblany farbą i taka przestroga, może i nauczka, bo to mamy program też edukacyjny, abyśmy się nie nienawidzili, że Rosjanie, no Rosjanka z Moskwy, ona nie jest niczemu winna, bo ta Rosjanka może być też prawosławna. Przecież prawosławne mówi się, że są lepsze od katoliczek, a, czyli katoliczek, tak, bo i są lepsze. Ale wiecie Państwo, jak oni też przelewają krew i te religie wszelkie, one wspierają zawsze, skąd ten nierząd się bierze. Przecież religia fałszywa uprawiała duchowy nierząd z królami ziemi. No to skoro uprawiała duchowy nierząd, o tym duchowym nierządzie dzisiaj będziemy mówić. Dlatego królowie będą chcieli ją zniszczyć, tę religię, pokonać. Bo to jak ktoś myślał, że Jasna Góra i ta religia i to wszystko będzie wiecznie, to się bardzo myli. Nawet może się tak sromotnie, strasznie pomylić, że to zniszczenie religii może być tak szybkie, że będzie to szybsze niż sobie wyobrażałeś, że ten człowiek tak się pomylił, że gorzej nie mógł się pomylić. Niech Państwo zobaczą. Człowiek sobie pewnych rzeczy nie wyobraża. Nie wyobrażał sobie, że ktoś nagle wymyśli telefon komórkowy, nie? Że ktoś nagle komputer wymyśli, internet w ogóle. Komputer to jeszcze mało, bo komputer komputerem, bo to były zapisywane dane, ale że internet to jest też przekazywanie danych na odległość. Nikt tego sobie nie wyobrażał. No i teraz jakby tak liczyć ewenementy w historii, to cóż ciekawego mogłoby się stać, zdarzyć? Ja myślę, że zniszczenie religii wszechświatowe, zniszczenie religii. Tak, tak, tak. Religia, już to Kurt Waldheim powiedział na forum ONZ, jest opium. Jest opium dla ludzi. Opium dla ludzkości. Także proszę Państwa, proszę oglądać w 60-tysięczniku w naszym kanale El Mercedes. Są podkanały różne. Jakie to są różne kanały? To Państwo jak włączą, może Państwo dotrą do tego, dojdą do tego. Nie jest to łatwe, ale możemy Państwu podpowiedzieć, jakie to są kanały, proszę Państwa, w naszym programie El Mercedes, youtube.com. El Mercedes, youtube.com. El Mercedes, youtube.com jest na YouTube, jest na Google+, jest na Dailymotion i szukaj El Mercedes wszędzie. Także proszę Państwa, jakie to są te kanały w El Mercedes, kanały, podkanały und so weiter. Proszę Państwa, so weiter, bo mówimy so weiter. To już tak dla tych początkujących mówimy so weiter. Proszę Państwa, majówka, czyli majówka youtube.com. Jeżeli tylko wejdziesz na YouTube, możesz napisać majówka youtube.com. Serdecznie Państwa zapraszam. Majówka youtube.com. No, ta zieleń to jak majówka. Potem, proszę Państwa, Nowy Jork here, czyli Nowy Jork here, youtube.com. Serdecznie zapraszamy. To jest w ramach tegoż kanału El Mercedes youtube.com. Zapraszamy. Proszę Państwa, co tam dalej idzie? Sokółka youtube.com, Sowa Radio youtube.com, Koncita Radio youtube.com, Ela Hoff przez 2F youtube.com, Wiesiolandia, Wiesiolandia Plus youtube.com, Blody Shadows, czyli Bloody Shadows youtube.com, Hajnówka, bo była majówka. Hajnówka youtube.com, Krwawe Cienie youtube.com, Mary Lou, dosłownie jak się pisze, youtube.com, Nowy Jork Now youtube.com, Kinoteka 2.18 youtube.com, LGBT Film Festival youtube.com, Thieves, Thieves Bicycles youtube.com, Kinoteka 2018 youtube.com and Medium youtube.com. Serdecznie Państwa zapraszamy. Patrząc się właśnie na ten pomnik ruski, jak to mówią, który był
oblany farbą.